Dzień dobry, witam Was serdecznie na pustym lotnisku terminalu krajowym w Akrze. Oczekuję na wylot do Tamale na północ Gany. Północ Gany to bardziej potraktuję jako tranzyt, dlatego że kolejnym celem jest Burkina Faso, ale może coś się jeszcze uda zobaczyć na północy, w zależności od tego, jak będzie mi się udawało przemieszczać. Więc do zobaczenia z Tamale, z północy Gany. Lotnisko w Tamale znajduje się kawałek od miasta Tamale, w którym mieszka około miliona osób, około 25 km. No więc plan był taki, że taksówką dojadę do Tamale, tam złapię busika, ale pogadałem z kierowcą i powiedział mi, że jeżdżą autobusy i czasami się zatrzymują, więc moim celem jest północ, Bolgatanga obecnie, i udało się taki autobus po prostu złapać po drodze. Wipowski, bardzo fajny. Natomiast przed Bolga wysiądę i zobaczę wzgórza Tongo. No, a tak czasami z mamuszkami można jechać. I przybywam do Tensuku. Muszę odwiedzić lokalnego wodza, żeby dostać pozwolenie na zwiedzanie tego miejsca. I wodza akurat nie było, ale dostałem pozwolenie od jakiegoś tam zastępcy i tutaj teraz idę na zwiedzanie. No tutaj właśnie w tej miejscowości żyje i mieszka społeczność Talenzi, w takich ciekawych domach, trochę wyglądających jak odwrócone garnki. No są właśnie tradycyjne domy, stąd. No jak słyszymy, tutaj przewodnik opowiada, że wódz ma 2-3 żony. 3 wives, ja? 23. 23 żony, a przepraszam, 23 żony. The population of the house we are about 450. Okej, jest. I tutaj mieszka około 400-500 osób. Tutaj się chodzi takimi korytarzami między domami. Ponoć UNESCO zastanawia się, żeby to miejsce, ze względu właśnie na wartości historyczne i kulturowe, było na ich liście, pod ich patronatem. Hello. Hello. O, i tutaj mamy też fetysze, na których są zabijane kury. Tutaj mamy właśnie taki główny fetysz, gdzie zabijane są zwierzęta. I to wszystko to są właśnie tutaj świątynie, które są poświęcane najważniejszemu duchowi, o które opiekuje się tą wioską. Tutaj mamy następną świątynię, gdzie jeżeli ktoś chce się pomodlić o powodzenie, to tutaj właśnie przychodzi i też uświęca zwierzęta. A tu kolejne fetysze. Tutaj właśnie na tych wzgórzach jest sanktuarium, gdzie jest kapłan. Tam słyszymy odgłosy, tam odbywają się modlitwy. Tutaj mamy kolejne właśnie takie ołtarzyki. Tutaj mi przewodnik mówił, że zanim się buduje domek, dom to jest fundament, to właśnie stawia się taki ołtarzyk i się uświęca go. No tutaj wszędzie, gdzie się nie idzie, to trzeba płacić kasę. Jak chcę zobaczyć sanktuarium, no to muszę kupić... O, to jest dom kapłana głównego. To muszę kupić jakąś ofiarę, żeby uświęcili. Niestety tam nie można kamerować. Zaraz zobaczę, dogadam się co do ceny. O, tutaj mamy taką jaskinię, która nazywana jest jaskinią osiołków, osłów. Dlatego, że mamy tutaj głowy osłów albo krów. To jest podobnie jak przy Dankoli, tam gdzie byłem w Beninie. Poświęca się właśnie najpierw jakieś zwierzę, a później się modli, tak, żeby było powodzenie. A później przychodzi się tutaj po pół roku i trzeba właśnie uświęcić podziękowaniu osiołka albo krowy. Jest taki widok właśnie na okolice. No i tutaj idzie się na te tak zwane śpiewające wzgórza, bo jak czasami jest wiatr, to przenika przez te skały i słychać jakby śpiew. Oferowałem 100 cedi, czyli to jest jakieś 8 euro za kurczaka, którego kapłan zabije za pomyślność. Niestety tam nie można kamerować, ale można uczestniczyć właśnie w tej uroczystości.
to już jestem pod sanktuarium i zasady zwiedzania odwiedziny właściwie są takie, że trzeba zdjąć buty, zdjąć koszulkę i podciągnąć spodnie tak, żeby były widoczne kolana. No, tak jak wspominałem, tam nie można nagrywać. Tak więc jestem już po spotkaniu z kapłanem. Dosyć ciekawe to było doświadczenie. Niestety, no trzeba było koszulkę zdjąć, tak? I tam się ostro przyciskać. Nie jest to wejście dla wszystkich. Niestety chcę od razu powiedzieć, że nie zabili mego zwierzęcia, mimo że musiałem za nie zapłacić, bo jest kolejka osób, które potrzebują tutaj pomocy. No dobra, ale surrealistyczne takie powiem spotkanie, bardzo ciekawe. Widać, że naprawdę ludzie w to wierzą, ale to jest niesamowite, niesamowite, fajne, ciekawe miejsce, ciekawe. Będę się przedostawał teraz do Bolga, czyli Bolgatanga. Dobra, tu już wracam przez wioskę. Tutaj mam znowuż ten dom kapłana. To wszystko to jest dom kapłana. Całkiem nieźle mu się żyje. Mieszka sobie w górach, odprawia nabożeństwa. Ale też święte miejsce, tam wchodzić nie wolno. Oni by chyba mnie tutaj zatłukli, gdybym to zrobił. No dobra, wioska fajna, ciekawa. No takiego kolorytu to nie widziałem. Jestem na dworcu i jadę dalej. Będę się przebijał w stronę Burkina Faso, bo to jest mój kolejny cel. A może jeszcze coś zobaczę, zaraz zobaczymy. Danie za 20 cedi, ryż z sosem, z kolą. A do granicy można dojechać właśnie taką taksi wieloosobową za 25 cedi i się już jest przy granicy z Burkina Faso. No, czasem auto, którym jedziesz, może się zepsuć. Mają tutaj podstawić zaraz drugie. Ale słuchajcie, co chcę wam pokazać. Zobaczcie. Waga z Polski. Lubelskie fabryki wag. Na granicy praktycznie Gany i Burkina Faso gdzieś w Afryce. No, this is from Poland. The country where I'm from. This. Yeah. Wszystko zabezpieczone. Wszystko odbywa się w warunkach najlepszych. Nic nie buchnie i wybuchnie. Niesamowite. Pozdrowienia. Drzwi tylko trzeba trzymać, żeby nie wypadły. Docieram do miejscowości Paga, miejscowości przygranicznej z Burkina Faso. Dzisiaj spędzę tutaj nocleg, a jutro będę wskakiwał już do sąsiedniego kraju na północ. Jestem przy tak zwanym Pałacu Wodza, Chiefs Palace. Jest on ładnie pokolorowany w takim właśnie stylu tutejszej kultury. Ja coś takiego będę oglądał w Tiebele, jak wjadę do Burkina Faso. Natomiast tutaj symbolem jest krokodyl i tutaj też jest taki święty staw krokodyli, który będę chciał zobaczyć. Również Sirigu jest tutaj taka miejscowość, gdzie są takie ładne odnowione domki, ale też w takim samym stylu, więc ja akurat będę miał okazję to zobaczyć po stronie Burkina Faso, dlatego dzisiaj tam po prostu nie zajeżdżałem. A sam pałac królewski, bardzo ładny, bardzo fajny. Czyli tutaj mamy magazyny plemienia Kasanaka, które właśnie znane jest z takich wzorów. A tutaj po prawej stronie mamy grobowiec na tym wysypisku. Tutaj są lochowani ludzie. Wykopuje się taki dół, korytarz i się wkłada ciało jakby pod ciało. Król ma 8 żon, jak przystało na dobrego lokalnego władcę. No i wiele dzieci. Nawet tutaj lokalny przewodnik nie jest w stanie stwierdzić i powiedzieć, ile tych dzieci ma. Off of the rainy season, that's why.
Także ze względu właśnie na porę deszczową niosę ze sobą pewnego rodzaju takie zniszczenia. No tutaj mamy taki ciekawy domek. Szkoda, że tych wzorców tutaj nie dbają o te wzorce, ale Tiemele taki jest, że tam dbają. Niskie jest wejście. Po co? Szczególnie właśnie to powstało za czasów niewolnictwa, kiedy wrogowie chcieli zdobywać poszczególne domy. Budowano takie niższe wejścia po to, żeby uciec tam i żeby łatwiej było można zaatakować i bronić się przed przeciwnikiem. I tutaj wszedłem na dach. Zwróćcie uwagę, że te wszystkie zabudowania, które tutaj są widoczne, to wszystko to jest pałac. Te rudery, można powiedzieć, ale we wszystko, co tutaj związane jest z wodzem, słuchają go, wierzą i nie jest to jak skansen, tylko tutaj jest naprawdę, ludzie tu żyją, mieszkają i słuchają się wodze. O, to jest właśnie reklama tej wioski Sirigu. To też jest taka ciekawa historia, bo ta wioska taka była upadła. Później wzięła się taka kobieta, która postanowiła odnowić te domy. Ona mieszkała też w Izraelu. Przyjechała, pochodzi właśnie z tej wioski Sirigu i stworzyła taką organizację kobiet. Najpierw to było chyba tam z 50 parę kobiet, później 300, a teraz chyba 600 kobiet zajmuje się właśnie produkcją różnych wyrobów glinianych. Spaceruję sobie po mieście Baga, ja tylko powiem taką historię, jak było pod pałacem, bo no tutaj jest tak, że poczekajcie przerwę na chwilkę. No tutaj jest tak, że biały to wszędzie musi chyba płacić. No ja akurat robiłem sobie zdjęcia i filmik na zewnątrz, ale od razu się przyczepili do mnie, że muszę zapłacić no mniej więcej równowartość 4 euro za to, żeby robić zdjęcia i zwiedzić pałac, 50 cedi. No oczywiście ja to powiedziałem, no przepraszam, tak, że nie wiedziałem o tym. Lepiej z pokorą i tak dalej podejść do tego, dlatego że facet powiedział mi, który opiekuje się wejściem do pałacu, że gdybym nie był obcokrajowcem, to powinienem złożyć przeprosiny w ofierze krowę. No a to już by się nie skończyło na pewno na 4 euro. No wiadomo, że tutaj trochę do białych podchodzą inaczej. Podchodzą tak, że czują, wiedzą, że mają pieniądze. Tu czasami trzeba się mocno wykłócać o koszt transportu, koszt wejścia. Tam, gdzie byłem dzisiaj właśnie w górach koło Bolga, tam, gdzie odwiedziłem tego szamana, co było naprawdę niesamowite, to wiem, że troszeczkę za dużo zapłaciłem, bo nie powinienem był tyle płacić, co zapłaciłem. No ale to tak jest w wielu miejscach. To się sprawdza nie tylko tutaj, ale też w innych miejscach. Po Afryce na pewno fajniej by się podróżowało, gdyby się było z kimś, a nie samemu, bo to zawsze te koszty inaczej się rozkładają. Dobra, tutaj w Paga, tak jak wcześniej wspominałem, jest jeszcze taki święty staw ze świętymi krokodylami, z którymi można zrobić zdjęcie i tam właśnie za chwilkę będę. A to są właśnie takie tradycyjne stroje, bo widziałem kilka osób ubranych w takie szaty. Zresztą Nkrumah kojarzę, też był podobnie ubrany, więc to są szaty tego regionu. Jakiś kilometr przejścia granicznego obok starego motelu Paga. Starego, bo chciałem się tutaj nawet zatrzymać, ale powiedziano mi, że tutaj już nie ma możliwości przenocowania. Musiałem gdzieś znaleźć inne miejsce zakwaterowania. Jest ten staw, święty staw, gdzie można zrobić fajne zdjęcia z krokodylami. Tam chyba duża jest opłata za robienie filmików, więc może być tylko tak, że zrobię tylko zdjęcia. Zaraz zobaczę i zorientuję. Proszę, przed zwiedzaniem tutaj przewodnicy, którzy są tutaj pokazani na dole, mówią, ile co kosztuje. 65 cedi kosztuje właśnie wejście razem z robieniem zdjęć. No jakby się robiło filmiki, to niby 100 jeszcze trzeba dopłacać. Ale może uda się zrobić tak, żeby nie dopłacać tego. Więc 65 cedi, czyli jakieś 5 euro za takie zdjęcia, jakich chyba, nie wiem, czy gdziekolwiek można mieć. Tak więc chodźcie, wchodzimy. Yeah. Teraz ja biorę tego krokodyla. On żyje, naprawdę żyje. Można go nawet, proszę bardzo, poklepać, ale jest najedzony. Mogę nawet podnieść ogon i dalej jest spokojny. Dobry krokek, dobry krokek, dobry, ale zęby ma niezłe. No głowy nie włożę do paszczy, bo mówili, że to już jest na pewno zbyt niebezpieczne. Piękny, dobry krokodylek, dobry, 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 ale się denerwuje trochę, dobre. Zostawię go, jesteś fajny. To mogę? Trochę się denerwuje, więc od razu widzicie, że jest żywy. Naprawdę.
To nie jest żadna zabawka, ale można. Już, cichutko, spokojnie, tak, spokojnie, już. Już. Dobry, jesteś dobry, tak. Jest najedzony, to jest najważniejsze. Zobaczcie, jakie ma zęby. No proszę, tutaj jest ich więcej, bo one są tresowane, dlatego nie są agresywne, ale no wrażenie jest niesamowite. Zawsze człowiek się boi ich, a tutaj bez problemu. Można podchodzić, głaskać. No te mniejsze jeszcze nie są nauczone, ale miejsce fenomenalne, mega. Uważa się, że one są święte. O, proszę, jak one ruszały. Tak, niektóre właśnie te mniejsze to się trochę boją. Jest ich tutaj ponoć około 500 w tym stawie. Jest podobne takie miejsce w Burkina Faso między Łaga a Bobo. Teoretycznie chciałem tam zajechać, żeby wysiąść po drodze, ale już jak tutaj jestem, to już zaliczam to, co chciałem tam zaliczyć. No i tam też się ruszają. Ale mega styczne miejsce. Sobie można chodzić między nimi bez strachu. Święte krokodyle w Bagdadzie. Taki też transport jest bardzo fajny. What's your name? Abdulrahman. Pozdrawiam was serdecznie. Z pomidorami. No i dobra, skoro tak przykładowo pokazuję transporty, formy i tak dalej, jak śpię i w jakich warunkach. Tutaj akurat w Paga śpię w hotelu Countryside Hotel. Za pokój zapłaciłem 140 cedi, czyli to jest jakieś 11 euro, ale najważniejsze, o tam telewizor, lodówka, to tam nic, ale jest wiatrak, no jest okno, ale ja tam okna nie potrzebuję, no jest łazienka z bieżącą wodą i generalnie w tego typu hotelach nie ma ciepłej wody, ale słuchajcie, jak macie rozgrzany organizm przez cały dzień, to wystarczy naprawdę zimna woda, nie ma potrzeby, żeby była ta woda ciepła. Więc mniej więcej za taką kwotę można spać w tego typu hotelach, jak ktoś chce lepiej spać, gdzieś w bardziej atrakcyjnych miejscach. No to niestety trzeba zapłacić dużo więcej. Są tutaj hotele nawet i za 100 euro, 100, 150 nawet euro. Wszystko w zależności od tego, co tam ewentualnie chcecie. Czasami gdzieś się pojawiają moskitiery. Tutaj akurat moskitiery nie ma, bo jak wszyscy mówią, to komarów nie ma. Ja mam ze sobą moskitierę, ale dzisiaj na przykład nie będę jej rozwieszał. Zresztą za bardzo nie ma o co zaczepić, mam taśmę i tak dalej, ale ona by tutaj nie sięgnęła. Ale w niektórych hotelach, hotelikach są moskitiery. Ale naprawdę komarów prawie w ogóle nie ma. No słuchajcie, jeżeli się obawiacie, że komary mogą wam przeszkadzać, to możecie zainwestować w taką spiralę. Ona jest całkiem popularna w tego typu miejscach. Można kupić na miejscu lub w Polsce nawet, w marketach budowlanych. I to odstrasza, naprawdę odstrasza komary. Więc no mówię, to wszystko to rzeczywiście, to jest kwestia gustu, to jest kwestia podejścia do spraw związanych z malarią. Ja od czasu do czasu w takich pokojach po prostu palę taką spiralę. No ona tak na północy wystarczy, ale jest ok. I to powinno po prostu wystarczyć, jeżeli na przykład się nie używa moskitiery. Leroy Merlin, Obi, bez problemu można taką spiralę kupić. Albo na miejscu, jak się już jest. No i tyle, moi mili, jeśli chodzi o północ Gany i w ogóle Ganę. Jutro zamierzam wjechać do kolejnego kraju, do Burkina Faso. Ja trochę północ potraktowałem Ganę jako bardziej tranzyt. Myślałem o tym, żeby pojechać do Parku Narodowego Mole, ale to związałoby się ze zjechaniem z trasy, a trochę tego czasu za dużo nie ma. Poza tym byłem dzisiaj w tej miejscowości Bolatanga, a 30 km, już 30 km na wschód od tej miejscowości. Prawdopodobnie pojawiły się już jednostki terrorystyczne ISIS. Przynajmniej takie artykuły teraz można znaleźć. Więc po co ryzykować? Podobnież dotyczy to kolejnego kraju, do którego jadę, Burkina Faso. No bo skąd to nie przybywa? Właśnie z Burkina Faso, więc teoretycznie Burkina Faso jest niebezpieczniejsze niż północna Gana, niż północne Togo czy Benin. Chociaż powiem wam, że nigdy nie poczułem się jakoś, żeby było niebezpiecznie. W każdym razie lepiej tam nie jechać. Znaczy miałem tam jakieś wiedźmy odwiedzić. Według właśnie książki, którą wam pokazywałem, Moja Afryka.
ale to co chciałem, to zobaczyłem i jestem mega zadowolony. Tak podsumowując te trzy kraje, ja wiem, że nie robiłem podsumowania Beninu, Togo oddzielnie, a teraz robię podsumowanie trzech krajów. Może dlatego, że jak przyjeżdżają tutaj ludzie do tej części Afryki, to najczęściej ograniczają się do tych trzech krajów, a Burkina Faso jest naprawdę już poza jakimkolwiek szlakiem. Wybrzeże Kości Słoniowej też raczej, bo właśnie później kolejnym krajem ma być Wybrzeże Kości Słoniowej. Taki mam właśnie plan. A czy się uda, czy się ziści, to zobaczymy. W każdym razie podsumowując, słuchajcie, jest bardzo sucho wszędzie. Trzeba pić bardzo dużo wody i to czuć wysuszenie, szczególnie na północy. Na południu duża wilgotność ze względu na bliskość oceanu. Człowiek się tak poci mega, że to jest coś niebywałego. Fajnie, jak ma się pokój z klimą, bo wtedy człowiek może trochę odpocząć. Jak nie ma tej klimy, no to troszeczkę może cierpieć, szczególnie na południu. Komarach, o komarach już mówiłem, ja za dużo komarów nie widziałem, więc będąc w porze suchej, a teraz mamy koniec stycznia, to jest pora sucha, bo pora mokra zaczyna się od kwietnia i trwa tak do września, tak mi powiedziano. To jest właśnie najlepszy czas, chociaż te komary mogą być też i w tej porze suchej. Jestem na północy, a więc tutaj dominuje żywioł islamski, muzułmański. Są prawie wszędzie meczety, chociaż są też chrześcijanie, bo widziałem nawet, jak pani się przeżegnała przed posiłkiem, który jadłem w tej restauracji, co wam też dzisiaj pokazywałem. Tak na szybko, to też w wielu miejscach, szczególnie tutaj na północy, już nie chciałem pokazywać tak za bardzo ludzi. Chociaż są przyjaźni, chociaż są życzliwi. Bo wiecie, bo to nie wiadomo, kto tutaj jest i podobnie będzie w następnym kraju, właśnie w Burkina Faso. Też mogę ograniczyć robienie filmików, robienie zdjęć. No dobra, tyle słuchajcie. Wjeżdżam do Burkina Faso, jeżeli chodzi właśnie o Burkina Faso, to opowiem wam już w następnym filmie, co tam chcę zobaczyć i w jaki sposób chcę zwiedzić, bo tam będę jechał z wynajętym kierowcą przynajmniej jeden odcinek, bo nie zawsze tutaj się przemieszczam z wynajętym kierowcą. Często to jest transport publiczny. Czasami łatwiej jest po prostu gdzieś dotrzeć z wynajętym kierowcą, no a czasami jest po prostu tak bezpiecznie, tak jak jest w przypadku właśnie wjazdu jutro od granicy do stolicy Ouagadougou. Do zobaczenia z Burkiny.